Siemanko, Samsung niedawno uruchomił program beta One UI 5.0 dla smartwatchy Galaxy Watch serii 4 oraz 5. Niestety dostęp do programu beta mają tylko użytkownicy Stanów Zjednoczonych i Korei i nie wiadomo, czy kiedykolwiek program beta zawita w innych krajach. Dlatego w tym materiale przedstawię Wam listę zmian i nowych funkcji, które zmierzają na nasze Galaxy Watche, a jest ich sporo, bo aktualizacja waży prawie 2 GB. A lista w dzienniku zmian jest naprawdę długa. Przy niektórych funkcjach będziecie mogli zobaczyć materiały, które zobrazują te funkcje lub wskażą ich obecność. Więc zaczynajmy. Mamy otrzymać całkiem nową w układzie pionowym listę zainstalowanych tarcz i dodatkowo będą one pogrupowane tak, jak ma to miejsce w aplikacji Galaxy Wearable, więc na pewno szybciej będzie nam znaleźć interesującą nas tarczę z poziomu zegarka i to samo dotyczy kafelek. Jak będziemy chcieli jakiś dodać, to zauważymy poziomą listę dostępnych kafelek do dodania. Dodatkowo mamy otrzymać kafelek baterii, więc będziemy mogli z poziomu zegarka monitorować poziom naszego smartfona lub bezprzewodowych słuchawek. Aplikacja Minutnik również doczekała się swojego kafelka i dodatkowo będzie możliwość uruchomienia do 20 minutników jednocześnie. Natomiast kontroler do Galaxy Buds dostał opcję włączenia i wyłączenia dźwięku 360 dla Galaxy Buds wspierających tę funkcję. Wprowadzono również dynamiczne tarcze zegarka na tarczy Moje Zdjęcie Plus, dzięki której za każdym razem jak wybudzisz swój zegarek, to zobaczysz inny obraz na tarczy swojego zegarka. W Samsung Health zostanie dodana opcja włączenia automatycznego wykrywania jazdy na rowerze, to na pewno ucieszy cyklistów. Wykrywanie chodu i biegu zostanie rozdzielone, więc będzie można wybrać, którą z tych czynności zegarek ma automatycznie wykrywać. Zauważyłem również dodaną funkcję pomiaru temperatury ciała podczas snu. Natomiast podczas treningów biegowych dostępne będą wskazówki dotyczące tętna. Będzie widoczne 5 stref, które będą obrazować intensywność Twoich ćwiczeń. Dodatkowo użytkownicy Galaxy Watch 5 Pro mogą spodziewać się dodatkowych korzyści funkcji Road Workout poprzez dodanie aktywności biegowych i spacerowych, a z poziomu aplikacji Samsung Health dostaniemy dostęp do bazy danych plików GPX. Z poziomu zegarka mamy mieć większą kontrolę nad połączeniami bez dotykania telefonu. Będzie można regulować głośność połączenia, wyciszać dźwięk czy naciskać przycisk na klawiaturze z poziomu zegarka. Więc prawdopodobnie chodzi o sterowanie trybem głośnomówiącym na telefonie z poziomu zegarka. Klawiatura Samsung dostała funkcję wprowadzania tekstu głosem po naciśnięciu przycisku Home. Ciekawa funkcja, ale jak wiemy, nie działa na tej klawiaturze dyktowanie w języku polskim, więc dalej zostaniemy przy klawiaturze od Google. Dodano narzędzie diagnostyczne, aby sprawdzić stan baterii i pamięć zegarka z natychmiastowym rozwiązaniem problemów, aby przedłużyć żywotność baterii oraz uzyskać płynne działanie zegarka. Więc w końcu będzie można wyczyścić RAM, tak jak można było robić to na Galaxy Watch systemem Tizen z poziomu aplikacji Galaxy Wearable na smartfonie. W menu z aplikacjami będzie można utworzyć foldery i uporządkować w nich aplikacje, więc nie trzeba będzie już przewijać i szukać potrzebnej aplikacji, a wszyscy mamy ich dużo, więc takie grupowanie na pewno ułatwi nam zlokalizowanie aplikacji. Nie jeden z nas zmieniał telefon i aby sparować zegarek z nowym telefonem, za każdym razem trzeba go przewrócić do ustawień fabrycznych, co jest bardzo irytujące, ale One UI Watch 5.0 w końcu to się zmieni, bo zostanie wprowadzona opcja przeniesienia zegarka na nowy telefon bez konieczności resetowania go. Zaktualizowane zostaną również funkcje SOS. Po wykryciu upadku lub kliknięciu 5 razy przycisku Start aktywujemy system SOS, który zapewni bezpośrednią komunikację z numerem alarmowym, przekazując automatycznie naszą lokalizację oraz dane medyczne. Dodane zostało również więcej akcji gestów, które pozwolą na sterowanie bez dotykania ekranu lub naciskania przycisków. Można będzie przypisać różne akcje do gestów takich jak potrząsanie zegarkiem, zaciśnięcie pięści czy szczypanie palców. Więc obecna funkcja gestów została bardziej rozbudowana o więcej opcji sterowania zegarkiem. I co myślicie o tych zmianach, które zmierzają na nasze Galaxy Watch serii 4 i 5? Moim zdaniem dostaniemy dość dużą aktualizację ze sporą ilością zmian i przydatnych funkcji. Aktualizację powinniśmy dostać jeszcze w tym roku. Celowałbym bardziej w miesiąc wrzesień, tak około miesiąc po premierze Galaxy Watch serii 6.
Jeżeli chcesz poznawać ciekawe funkcje i rozwiązania na urządzeniach Galaxy, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, zostaw również łapkę w górę, no i do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć!